Przyjechaliśmy. Jesteśmy właśnie pod zamkiem Ogrodzieniec. Mamy kawałek do przejścia. Jeżeli jedziecie tak jak my, właśnie jakimś busem albo autem z przyczepą, my nawet byśmy busem wjechali, ale rodzice gorzej właśnie z przyczepą. Znaleźliśmy sobie miejsce, jeżeli byście chcieli, na parking. Raz, że jest za darmo, a dwa, jest spokojnie miejsce, żeby wjechać przyczepą. Tutaj jest taki hotel chyba, poziom 511. I tutaj właśnie sobie idzie stanąć autem i kawałek do góry i będziemy prawdopodobnie pod zamkiem. Wyszliśmy wzdłuż właśnie tego obiektu, który Wam mówiłam przed chwileczką. Napotkaliśmy pierwszą przeszkodę, bo musimy przejść z wózkiem. A wygląda to tak. Będziemy musieli chyba wózek złożyć, żeby przejść. Ja chwycę otylię. Tak, tu będzie dość przerwał. A przeniesie tu może wózek. Czekaj, ja tu przejdę, pokażę i przejdę psa. Prowadzę to od Aldem, to się nie. Dobrze. Otylia! Chodź! Idziemy zobaczyć, znaleźliśmy dziurkę od klucza. Co tam przez nią widać? A co siedzą na ławkach? Czekaj, Lenka. Dobra, chodź mama zobacz, pokażę co tam jest. Chodź. Myśmy zeszli. Tutaj jest taka główna ulica, patrzę. I tam się właśnie schodzi, jakbyście szli tam prosto, jak się jedzie drogą właśnie z głównej drogi, to jest tam. I tutaj się wjeżdża właśnie. I tu jest ta ulica do zamku. Tak, kupiliśmy bilety. Mamy paragon 2 ulgowe na zamek plus Birow, to jest taka rekonstrukcyjna osoba. Tu mamy cennik. I idziemy zwiedzać. Bilet jest cały, kosztuje na sam zamek 17, na ulgowy 10. I razem z tym grodem Birów ile? 13,21. 21 dla. No. Także jak widzicie, przyszliśmy tam od dołu. I jesteśmy zajęci. Tam i tu za tym drzewem i tu. Takie są kostki, także jak widzicie, z wózkiem dość ciężko się go pchało. Tu już są te namioty. Tutaj są takie jakieś namioty, domki.
w restauracji zaraz tutaj pod zamkiem. Idąc do zamku po lewej stronie. Taki bar bardziej. Zamówiłam sobie fileta z kurczaka, chciałam z grilla, ale chyba nic z grilla nie ma. Wysłałam kurczaka, miał być filet z kurczaka. A powiedzieli filet, filet to ma nie być mielone. Może akurat nie będzie. Zapach jest tragiczny, wręcz wam powiem. Bo na wszystkich polna oleju tym samym robię. Pokaż, to jest co, mielone, tak, czy nie? Zapach ma taki nuggetsu z McDonalda. Mielone też czy nie? Nie, no chyba nie. Mielone. Jak mielone, to bym tam poszła. Ja chciałam fileta, filet to filet. Nie, filet. Solone pyrki. Tak, tak. Max zamówił cheeseburgera, pokaż go. Tylko selfie. No. Ogórek, ser, mięso. Jakie? Musztarda. No czekaj, jeszcze nie dogryzłem. Nie dogryzłem. Dobra. Tomek i kto i mama zamówili sobie placek po zbójnicku. Placek jest podobno z mięsem wołowo-wieprzowym. Tata ma grochówkę, a Lenka ma zupę pomidorową. Tak, tak. Bardzo dobry placek. Jeszcze raz? Bardzo dobry placek. A gulasz też? Czy to placki? Też. Dobra. Gdzie jest coś? Próbowałaś, Lena? Jaka? Dobra czy nie? Co pyszna? Jest ekstra. Taka dobra. Dobre? No co, tacy się pytam jeszcze. Tomek, co? No takie w dość takie. A więc tak jak mówiłam, zjedliśmy obiad i teraz idziemy do grodu na górze Birów. Tutaj mamy właśnie drogowskaz. Nie wiem, czy to będzie widać. O! Tam jest. I zobaczymy, co tam jest ciekawego. Coś wam pokażemy. Może chociaż troszkę. Kilometr 800 mieliśmy z... To jest pod zamku Ogrodzieniec. Także taki mały spacerek i dojdziemy, myślę. Tak, zeszliśmy te 1,80 km prawdopodobnie. Idziemy właśnie sobie do góry po sodach. Za chwilę wam je z góry pokażę. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsze idziemy ja, Tomek i Lena. A później pójdzie mama, tata i Max. Nasz pies już po prostu ledwo idzie, dlatego żeśmy już wolali go zostawić na dole. Żeby sobie odpoczęła na spokojnie. No i z wózkiem też by było ciężko. Tak wyglądają schody. Och. A tutaj mamy osadę. Tutaj jest widok z jednego właśnie z budynków. Chcemy tam wejść, tylko pani sobie porobi zdjęcia z panem. Wyszliśmy wszyscy z grodu i idziemy sobie tutaj dróżką wzdłuż góry. I mamy tu gdzieś mieć jaskinię, pójdziemy zobaczyć.
Tam właśnie jeszcze byliśmy też sobie, zeszłyśmy z Leną, z drugiej strony było zejście. Tam też coś jeszcze jest. Chodź Lenka. Lena, chodź tutaj. Myśmy wyszły z Lenką, reszta już zeszła na dół. Chodź Lena. No normalnie, chodź. Ręka! Pomocna ręka! Pomocna ręka! No, dobrze. Tam też jeszcze jest jakieś wyjście. Odpycham. Nie wiem, co tam już jest. Tutaj nie namówimy resztę, żeby iść. I am happy on this island, wanna be my fun, let's hide.